Football Manager 2024 Łowca Pucharów. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny epizod. Prowadzę tutaj Feyenoord Rotterdam, o czym bardzo dobrze pamiętamy, 18 stycznia roku 2026. Na początek, jak zwykle każdego odcinka, zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania kanału oraz do tego, abyście odwiedzili nasze media społecznościowe. Facebook, Twitter, Discord, to wszystko jest dla Was otwarte, a Linki macie jak zawsze pod każdym odcinkiem. W opisie. No ale wracamy do Feyenoordu, bo dzieje się dużo. Może na początek zacznijmy od rzeczy organizacyjnych. Po pierwsze, odchodzi prawdopodobnie z naszego zespołu Arkadiusz Milik. Dlaczego? Może geneza. Na początek wpadła oferta z Watford, gdzieś tam w wysokości mniej więcej 10 milionów euro. Ja ją oczywiście odrzuciłem, ale Arkadiusz Milik przyszedł do mnie do gabinetu i stwierdził, że jednak chce odejść do Anglii. Umówiliśmy się na kwotę około 25 milionów i za Istę Watford taką kwotę wpłacił. Ona z bonusami może wynieść nawet 28 milionów euro. Wobec tego Arkadiusz Milik w tym momencie dogaduje swój kontrakt. Zobaczymy, czy kogokolwiek ściągniemy za Arka Milika, bowiem mamy Shakila Van Persiego, rezerwowego napastnika, ale może popracuje nad transferem jakiegoś młodego, młodego właśnie, atakującego. Druga sprawa to Marcus Holmgren-Pedersen, który podpisał kontrakt, a jakże z Alfa T, no okej, okay. idzie sobie. Chłop gdzieś tam do Arabów niech idzie, niech zarabia. Szkoda, bo mogliśmy mieć fajnego, fajnego e, piłkarza na przyszłość, no ale niestety on odejdzie. W związku z tym, nasz skład na pewno e, na kolejny sezon będzie wyglądał troszeczkę inaczej, ale tym się zajmiemy jeszcze w odpowiednim czasie. Co się dzieje, jeżeli chodzi o wyniki? No, mamy naprawdę pozytywne emocje. Ostatnio wygrywamy mecz z Hamburgiem. Towarzyski, co prawda, ale zawsze z drużyną z Bundesligi. Do zera. Wygrywamy również Stwente i to w takim samym, e, taki sam rezultat jak w meczu domowym, który oglądaliśmy ostatnio. Tutaj 3 do zera. Bramki Hartmana, Paragły i Patryka Walemarka. Pokonujemy również PSV Eindhoven w trzeciej rundzie Pucharu Holandii, dopiero po rzutach karnych. E, tutaj była bardzo e, ciekawa dogrywka. Mecz ogólnie nudny, ale dogrywka, słuchajcie, tak. Van de Black 108 i wyrównuje 2 minuty później Shakil Van. W percy w rzutach karnych wygrywamy 7-6. No i jest ciekawa sytuacja, bowiem odpada również Ajax z Den Bosch. 0-1 przegrywają. No i tutaj też, słuchajcie, w ćwierćfinale mamy cztery drużyny z drugiej ligi holenderskiej i cztery drużyny z ekstraklasy. Absolutnym faworytem do wygrania tego tytułu jest Feyenoord i musimy to zrobić. Musimy zdobyć dublet. Takiej szansy jeszcze. Jeszcze nie było. Eee, przegrywa swój mecz ligowy Eindhoven z Ajaxem Amsterdam na wyjeździe 0 do 1. Wobec tego mamy 5 punktów przewagi nad nimi i jeszcze mecz zaległy, który zagramy dzisiaj na wyjeździe z mocnym, solidnym witeze. No i tak, wobec tego, że mamy Witezę, a 4 dni później Dnipro, 3 dni później Ajax i 4 dni później Rapid, no ta końcówka stycznia jest zabójcza i te 4 mecze pokażę Wam w dzisiejszym i. Kolejnym, chyba też w dzisiejszym odcinku, dzisiaj dwa odcinki, ale takie bardzo mocne, gdzie będziemy grali bardzo istotne mecze. Ligę, ligę jeszcze można tutaj. Znaczy, ja dopuszczam w tych czterech meczach fakt, że w lidze możemy się potknąć dwa razy. Bo dzisiaj dla mnie ważne są mecze z Dnipro i Rapidem w Wiedeń u siebie, bowiem chcemy awansować do 1-8, jednej 1-16, jednej przepraszam, Ligi Europy, czyli do tych playoffów, gdzie grają drużyny z miejsc 9-24. Ale dobrze by było, gdybyśmy byli tutaj w tej pierwszej połówce, czyli musimy dzisiaj wygrać dwa spotkania i liczyć na to, że uda się to zrobić. Zobaczymy, oby się udało. No ale dobra, przechodzimy do meczu z Witezę i będziemy tu musieli naprawdę mocno popracować, żeby. Żeby tym składem rotować No najlepszy możliwy scenariusz To byłby taki, kiedybyśmy prowadzili 2-0 I można by było te zmiany zrobić Te zmiany i tak zrobię, nawet tak będziemy przegrywali Bo tak jak mówię, mecz z Dnipro Jest dla mnie meczem ważniejszym Więc na bramce mamy Biloa. Dalej jeżeli chodzi o środek obrony, to dzisiaj nie zagra Trauner i Debast. Trauner w ogóle chce wrócić do Austrii, bo źle się tu czuje. Porozmawiał ze mną szczerze, że jego rodzina jednak woli mieszkać w Austrii, że w Holandii to nie jest życie dla niego w tym momencie. Mimo że on tutaj jest, słuchajcie, już kilka dobrych lat, no to jednak się nie zaaklimatyzował i chce wrócić. Okej, okay, w porządku, po sezonie możemy o tym pomyśleć. Teraz musimy się skupić na, na grze. Więc w obronie Hatebur... Będzie grał na pewno Breivik i chyba Manu Silva, tak to sobie poskładamy. Chociaż ja bym dał temu może Ramonowi Hendrixowi zagrać. On, w gruncie rzeczy, to jest dobrym zawodnikiem, a nie miał za bardzo okazji. Ale dobra, na razie zostawmy. Prawa strona to będzie dzisiaj mm, właściwie to można by było tak zrobić, czyli dać tutaj tego Hendrixa. A na prawej stronie grałby Hatebur, w środku oczywiście Timber i Wifer, tego na razie zmieniać nie będziemy. Na stronie lewej będzie grał Pedersen, dalej mamy Walemarka, oczywiście na stronie lewej normalnie grałby Paragua, ale dzisiaj zagra młody Słowak Lio Sauer. No i w ataku, w ataku wyjdziemy Van Persim, a potem ewentualnie wejdzie albo Milik, albo Santiago Jimenez, wiecznie zresztą zmęczony. No dobrze, zobaczymy, co z tego będzie. Eee, mówię szczerze, ja dzisiaj dopuszczam wpadkę w jednym czy drugim meczu. Eee, to się może zdarzyć. Dlatego, że jak mówię, Liga Europy jest dla nas priorytetem. Więc zaczynamy mecz z Witezę, troszkę składem kombinowanym. Znowu mamy kilku zawodników z ławki rezerwowych, ale tak jak mówię. No, musimy to zrobić, musimy to zrobić, bowiem w innym wypadku po prostu będziemy mieli zbyt zmęczonych zawodników, a przecież Dnipro to nie wszystko, zaraz znowu mamy Ajax Amsterdam, zaraz mamy Rapid Wiedeń, no i trzeba to po prostu y, punktować, a w lidze, w lidze mam takie poczucie, że nawet jeżeli dzisiaj jakieś punkty pogubimy, co jest absolutnie dopuszczalne, to jeszcze sobie tą przewagę nad PSV będziemy w stanie wypracować, bo składem podstawowym w tej lidze to tak naprawdę nikt nam nie może podskoczyć. No może oprócz Ajaxu i Eindhoven, no ale z PSV wygraliśmy już trzy mecze w tym sezonie, tak? I to na każdym możliwym polu, czyli w Superpucharze, w Lidze i... Mecz oczywiście w Pucharze Holandii, więc sporo tych zwycięstw, i jesteśmy zespołem lepszym. Trzy mecze kontra PSV Eindhoven i trzy zwycięstwa ma trener Piwarski. No to jakby sympatii kibiców w inny sposób, nie sposób sobie zaskarbić. W lepszy sposób się nie da niż tylko pokonując właśnie trzy razy Eindhoven, i raz pokonaliśmy też Ajax Amsterdam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym drugim meczu. Bo to pierwsze spotkanie graliśmy u siebie, tam było 1 do 0, a teraz mamy mecz wyjazdowy. Oros, no i tutaj Timber e, tą piłkę odbił. Mamy kolejny rzut rożny dla gospodarzy. Zobaczymy, teraz będzie kolejne dośrodkowanie. Palma, e, prawa noga piłka odchodząca, pod pole karne, tu nie ma żadnego z naszych zawodników. Piłka wraca do Palmy, znowu Oros, ale tu będzie spalony. Na spalonym jest Palma, ta piłka do niego wróciła. Fatalnie to rozegrali gracze. Witeze, no a my czekamy na jakąś, mam nadzieję, sytuację Fejenordu. Ich dzisiaj może być mało. Tutaj raczej nie będziemy stroną przeważającą w tym meczu. Witeze to nie jest jakiś tam ogórek. To jest dobra ekipa z Arnhem. Więc, no tutaj, tutaj spodziewamy się ciężkiej przeprawy. Ale jak mówię. Jestem na to przygotowany. Pedersen. Pedersen rusza lewą flanką. Już tam się pokazują z przodu zawodnicy. Pedersen powalczył z Jonatansem, ale to właśnie zawodnik Witeze wygrał ten pojedynek. No i teraz gospodarze próbują rozciągnąć, ale Hatebur przejął. Walemark. Walemark do Van Persiego. Van Persie teraz do Sauera. No i młody Słowak ma szansę na bramkę, ale tutaj Hajkin broni. Jak to w ogóle brzmi? Młody Słowak. Ale to jest Holandia, a nie Polska, więc zupełnie inne zupełnie inne zasady. Będzie Brejwik dośrodkowywał prawą nogą, Hatebur tam skakał wysoko, ale nie oddał strzału. Na razie mamy strzał jeden, podobnie witezę, z tym, że my mamy, o już mamy drugi nawet, Dwa celne, Witeze jeden strzał niecelny. No i zobaczmy, jak to dalej będzie wyglądało. Prawda jest taka, że to spotkanie może być nudne, zaiste ono takie jest do tej pory. Tutaj możemy mieć takie bezbarwne 0-0. To mi w gruncie rzeczy to nie przeszkadza, bo to by mi dało oczywiście 6 punktów przewagi nad, 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 nad PSV Eindhoven. A to już jest bardzo dużo. Oj, tutaj będziemy mieli chyba czerwoną kartkę dla Manu Silwy. Fatalnie nam się ten mecz układa w tym momencie, bowiem to jest dopiero minuta. 27, a my już będziemy grali bez napastnika w tym momencie. W miejsce Van Persiego, Muniz tutaj wejdzie. No i tak na dobrą sprawę, to my w tym momencie gramy z dużym osłabieniem, bo można dostać czerwoną kartkę. Oczywiście w drugiej połowie, pod koniec meczu, oczywiście tak, bo to jest jeszcze mało czasu. Ale tutaj, tutaj mamy praktycznie. No, godzinę gry, godzinę gry w osłabieniu, no, także nam się to ułożyło bardzo, bardzo źle. No, ale trudno, trudno. Teraz musimy się skupić na tym, żeby ten wynik utrzymać. Będzie piekielnie ciężko, można to zrobić, ale nie przewiduję tutaj, nie przewiduję tutaj pozytywnego zakończenia w tym meczu. Znając y, ekipę Viteze, oni grają dość dobrze, a mają przeciwko sobie osłabiony Feyenoord, no, jednak wciąż Feyenoord, ale mimo wszystko grający w dziesiątkę. No to będą tu problemy. I to jest najgorszy możliwy scenariusz. Ja mówiłem o tym, że chciałem ten mecz prowadzić do przerwy może jedną, dwiema bramkami, potem robić zmiany. Te zmiany i tak będą. To, to jakby ta czerwona kartka nic nie zmienia. Natomiast no one spowodują, że będziemy w drugiej połowie jeszcze słabsi. Ale zobaczmy, bo może pod koniec pierwszej zdobędziemy bramkę. Timber, Breivik, Wiffer. Oj, przejął to Jonatans i będzie piłka do Gabriela. Gabriel sam na sam z bramkarzem i trafia w słupek, ale poza tym był na. Spalonym, więc sporo szczęścia mieliśmy. Takie podwójne szczęście do przerwy 0 do 0. Panowie, będzie problem na pewno, ale gramy w dziesiątkę. Yy, musimy teraz pokazać moc, musimy pokazać ambicje i wolę walki, bo tylko to może nas uratować przed niechybną porażką. Oj, ciężkie zadanie na y, ostatnie, czy właściwie na drugie. 45 minut nas czeka. No ale jak mówię, y, tutaj jakby bierzemy pod uwagę wpadkę, ta wpadka się może przydarzyć. Możemy być świadkami pierwszej porażki Feyenoordu y, w tym sezonie. Byłoby szkoda na pewno, nie ukrywam, że bylibyśmy troszkę rozczarowani. No ale Jesteśmy w takim momencie sezonu, kiedy to po prostu się może wydarzyć, tak? Kiedy no, są y, y, rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Gdzieś tam nakreślamy sobie na pewne mecze. Na pewne tygodnie priorytety i ich się musimy po prostu e, trzymać. Pedersen czeka na kolegów, bo tam nie mamy zbyt wielu zawodników e, z przodu. Nie wiadomo, że teraz naszym e, priorytetem w tym meczu jest defensywa, ale zobaczmy. Sauer. E, Sauer w polu karnym. Już tam czeka na partnerów. Sauer, e, co zrobi młody Słowak? No, było blisko bramki. E, zdecydowanie bardzo dobrze to rozegraliśmy. E, raczej taka indywidualna akcja Sauera z pomocą tutaj i z asykuracją e, Pedersena, e, ale to się mogło skończyć golem, no i mielibyśmy fajny handicap przy tej czerwonej karce, ale niestety się nie udało. Wifer, no tu trzeba oddawać strzały, panowie. To nie ma co się, nie ma na co czekać. Ja chyba tutaj e, wydaje mi się, że dobrze by było poszukać troszkę może stałych fragmentów gry, kiedy jesteśmy pod, kiedy jesteśmy pod polem karnym e, rywala. Wydaje mi się, że to nie będzie rzecz głupia całkiem. No nie wiem, no może troszeczkę tutaj. Hmm. Częściej strzelaj z dystansu, Wifer. Timber ma rzadziej strzelaj, bo to już jest w, w tej roli. Może tu Sauer ma wyżej, może też częściej strzelaj. Może próbujmy te strzały z dystansu oddawać, żeby nie narazić się na kontrę Witezę, żeby zbyt długo tej piłki nie. Nie, nie trzymać pod polem karnym właśnie gospodarza, ale teraz uważajmy, Palma, on zagrywa pod 16, tam Breivik piłkę wybił. Szkoda, że nie przejął, bo miałby sytuację jeden na jednego. Palma, Jonathan, Jonathan, zobaczmy Nejasmić z dystansu, ale Bilow spokojnie to obroni. Ta piłka była dobrze pocelowana, ale leciała dosyć długo, więc Bilow miał szansę na, na to, żeby się dobrze ustawić i. Interweniować. No, za momencik będziemy musieli podjąć zmiany, bo jak mówię, za 4 dni gramy bardzo istotny mecz, bardzo istotne spotkanie. Spotkanie, które wygrać trzeba po prostu i nie ma innej możliwości, bo rapid, czy znaczy Dnipro najpierw, potem rapid, no to są zespoły, które u siebie trzeba pokonać, ale teraz fatalnie ten rzut z autu wykonaliśmy. No i z tego się zrodzi katastrofa, prawdopodobnie, ale na szczęście bardzo długo się składał do strzału Gabriel. Miał szansę się ustawić bilą. Nasi obrońcy też tam gdzieś interweniowali. No i całe szczęście ta bramka dla Viteze nie wpadła, ale bardzo mocno gospodarze zaczynają naciskać. Bardzo mocno gospodarze zaczynają tutaj yy, grać agresywnie i próbować wykorzystać fakt, że mają przewagę. Jednego zawodnika. Grajmy po skrzydłach spokojnie. Hatebur. Hatebur tylko nie strać. Walemark. Walemark. Zobaczmy. Piłka wycofana. Muniz. Bardzo szybko wracają na własną połowę gracze Witezę i to chyba jest błąd, bo. Oj, i tutaj Walemark. Co to w ogóle jest takie? Ja nie wiem, co to są czasami za zagrania. Ma tam przed sobą obrońcę, podaje mu piłkę. W ogóle przecież to jest bez sensu. Van Ginkel. No nie, nie, nie. W takiej sytuacji. Gola strzelić trudno. To jest akcja, gdzie ta piłka jest podwieszona. Ona właściwie sama w sobie już nie ma siły, a jeszcze nadać jej odpowiednią, odpowiednią jakość tego strzału jest trudno. 60 minuta: no nic, robimy zmiany, bo je zrobić musimy po prostu. Za Brejwika wejdzie Hartrauda do środka. Za Wifera damy sobie Kleina. On też zmęczony. Za Walemarka wejdzie Calvin Stank z Paraguza Za Zauera. No i spróbujemy tutaj tymi czterema nowymi zawodnikami coś zmienić, oczywiście wszyscy bardzo zmęczeni, bo za piłką teraz trzeba biegać, chociaż posiadanie Viteze nie jest aż tak wysokie, bo tylko 48%, więc a tą piłkę jednak Feyenoord ma dłużej. Przy nodze, co jest ciekawą sytuacją, bo w końcu gramy w dziesiątkę i to jednak to posiadanie piłki powinno być większe po stronie gospodarzy. Teraz zagranie też takie bez sensu, to wszystko lepiej to przetrzymać, by było troszkę może zwolnić, poczekać kilka cennych sekund zyskać. Jonathan tancno i mamy obok bramki strzał. Kolejna fantastyczna sytuacja. Witezę tego szczęścia będziemy potrzebowali w końcówce bardzo, bardzo dużo, bo, bo oczywiście Witezę będzie atakowało, bo tych sytuacji będzie się mnożyć. My tu mamy nieszczę, nieszczęście kolejne, czyli, yy, czyli kontuzję Kleina, a najgorsze jest to, że ja zapomniałem o tym, że nie mamy już zmian, więc będziemy kończyli to spotkanie w dziewiątkę. No, fantastycznie yy, się to wszystko nam tutaj poukładało, czyli właściwie gramy bez skrzydłowych. Tak naprawdę, Paragua jedynym tutaj z przodu będzie napastnikiem. Może jakaś długa piłka na niego, szybka. Boże święty, w dziewiątkę kończymy mecz, no ale kto by przy tych zmianach przypuszczał, że. Jeszcze się zdarzy jakaś kontuzja Więc no gorzej być nie może już chyba I gorzej ten mecz nam się ułożyć nie mógł Na ten moment mamy 20 minut do końca meczu A gramy w dziewięciu Więc wszyscy tutaj muszą harować Wszyscy muszą pracować Aby wynik tego spotkania utrzymać Nie wiem czy to się uda Mam pewne wątpliwości W końcu ta jedna bramka dla Witezy pewnie wpadnie No ale cóż czasami tak to, tak to jest Murillo w pole karne Mamy tam Muniza który piłkę wybija Sztęgst rusza, ale oczywiście sam tam nic nie zrobi. Musi wrócić, musi bronić, musi pomóc drużynie em, uzyskać tutaj em, dobrą grę w defensywie. Musi pomóc utrzymać wynik 0 do zera. Teraz Paragua. On ma szybkość, ale przed sobą ma czterech zawodników, więc niewiele zrobi tutaj. E, trzyma tą piłkę, ile może. Zagrał do Muniza. Nie ma tu. No jeszcze Timber jest kontuzja. No nie, no przecież to jest masakra jakaś. Przecież ten zawodnik jest nam potrzebny na kolejne mecze. Pedersen, czy z tego coś wyniknie? Może wyniknąć, bo jest paragła i co? I Hajkin broni. Dlaczego ten paragła strzelał? Dlaczego on ten piłki tej piłki nie przyjął? Ja nie wiem dlaczego. Przecież on mógł spokojnie ją przytrzymać, zatrzymać, uderzyć. A on podjął jednak próbę strzału z pierwszej piłki. To był błąd. To był błąd, bo mogło być 1-0 dla Eindhovena. Teraz. Jonathan troszkę chyba przesadził z tym strzałem i mamy cały czas wynik 0-0. do 0. Oczywiście olbrzymia przewaga gospodarzy, no ale przewaga, która na razie nie daje im gola. Pewnie wpadnie ten gol w końcówce, bo tak to zwykle bywa. No ale gramy, co możemy. Arveler, o Jezus Maria, gdzie są obrońcy? Dlaczego oni grają tak? Tak wysoko, może troszkę powinniśmy jednak grać głębiej, jeżeli chodzi o obronę i nie ryzykować tutaj tych, tych pułapek off 77 minuta meczu. Witeze, 11 zawodników, Feyenoord, 9, 0 do 0. Niebywała obrona, ale mamy stały fragment gry. Jak nie mogą z akcji, to może im wpadnie. Po rzucie rożnym, kto wie Uwaga Van Ginkiel, ale Bilou Bilou, który tutaj w tym meczu musi być Mega skoncentrowany do samego końca Do ostatnich sekund bo w innym wypadku będziemy mieli problem, Butra, Butra w pole karne jeszcze tam wybija Timber Murio będzie strzał Murillo czy jednak odegra do Bonsu i Bilo po raz kolejny broni, no tutaj jesteśmy zamknięci we własnym polu karnym ale niczego innego nie można się było spodziewać Timber, prawdopodobnie tego zawodnika nie zobaczymy w meczu z e, z Dnipro, no to będzie wielka, wielka strata dla nas nie tak to sobie wyobrażałem, nie tak to sobie planowałem no ale to jest sport, to jest piłka nożna i to jest jej piękno, rzeczy że... Cokolwiek sobie zaplanujesz i jakikolwiek sobie scenariusz wyrysujesz, no to zazwyczaj się on nie, nie zdarzy. Jeszcze jedna piłka w pole i tym razem Bilou pewnie łapie. Powinien to przytrzymać teraz. Musimy spróbować grać na czas, już w tym momencie, chociaż to może nie być dobra, e, dobra opcja, bo jak zaczniemy tą piłkę przetrzymywać, to być może nadziejemy się na jakiś pressing, a agresywny rywala i tą piłkę po prostu stracimy. Bilou zagrywa do e, Krywcowa, no źle to zagrał. Mamy powrotną do Botracha. Botra już jest na wysokości pola karnego. Van Ginkel i nad poprzeczką. Cofniemy sobie Weltona Paragłę tutaj. Środkowy pomocnik z funkcją ataku. Czyli w razie czego jeszcze będzie w stanie ruszyć i pobiec do przodu. Ale generalnie jego rolą będzie już ubezpieczanie tej linii środkowej. No i musimy, musimy spróbować. Wybronić ten rezultat: 5 minut do końca meczu, 5 minut nam zostaje do końca spotkania, 3 już nawet te minuty, ale cały czas Witeze jest przy piłce. Oni już sobie uzbierali 23 strzały. Expected goals 2-32. My tu harujemy, bronimy się. No ale teraz yy, jedna z ostatnich akcji. Moilenstein do Bonsu. Jest tam Pedersen, Bilo. Trzeba to wybić. Hendrix. Nie ma co czekać. Tak jest. I ustawić się znowu do obrony. Gdzie tam biegniesz, hattebur Nie biegnij tam. Już teraz tylko bronimy. Botra. Ale on oczywiście z wahadłowym. No to on tam ruszył yy, pełną parą. Bo my jeszcze jak możemy, to może bramkę chcemy zdobyć. Ale nie, już cofniemy naszych bocznych obrońców. Nie będziemy tutaj sirować. Tu będzie boczny obrońca tu już będzie boczny obrońca. Bronimy co możemy. Przez te ostatnie 3 minuty jeszcze gdzieś tam była nadzieja, że może zdobędziemy bramkę, ale już nie. No nie przesadzajmy. Już tylko i wyłącznie skupmy się na tym, żeby działała ta defensywa, żeby gola nie stracić Bonsu, Murio. Do końca meczu 2 minuty. Molenstein, Molenstein do Van Ginkela. ten do dom gdzie niego strzela, ale obok bramki. Nie wiem czy menadżer Witeze chciał w ten sposób to rozgrywać. Nie wiem czy on nakazał swoim zawodnikom strzały z dyst czy to jest najlepszy pomysł, żeby pokonać Biloa? Natomiast do końca meczu pozostają dwie minuty. Dwie minuty, które być może, jeżeli uda się wszystko tutaj zrobić, to dadzą nam punkt. No i to będzie wielka niespodzianka. Biorąc pod uwagę fakt, w jaki sposób ten mecz wygląda, słupek teraz. No, szczęście jest potrzebne, kiedy grasz w dziewiątkę. Nie bywała sytuacja, ale Wite ze bramki strzelić nie potrafi wciąż i cały czas. No nieźle, nieźle, słuchajcie. Oni walczą o europejskie puchary, więc na pewno te punkty by im się bardzo mocno przydały. Natomiast Feynord nie daje sobie tutaj gola strzelić. No niesamowita sprawa, słuchajcie, w takim osłabieniu gramy całe spotkanie i prawdopodobnie ten mecz zakończy się dla nas absolutnie zwycięskim 0-0. No to jest wynik, to jest wynik dla nas fantastyczny, biorąc pod uwagę przebieg tej rywalizacji. Mamy to, mamy ten remis, z którego się ucieszymy niczym ze zwycięstwa. Brawo zespół, fantastyczna sprawa, ale słuchajcie, jak my... Jak my to w ogóle teraz... jak to będzie wyglądało i. Jak kondycja naszych zawodników przed meczem z Dnipro będzie wyglądała, bo mam pewne obawy. Klein kontuzjowany 7 tygodni, Timber 8 dni. Nie mamy środkowego pomocnika. To jest w ogóle niesamowite w tym momencie, ponieważ będziemy musieli kombinować i to bardzo, bardzo mocno przed meczem z Dnipro, a potem jeszcze Ajax, a potem jeszcze Rapid Wiedeń. No w jaki sposób ja to poukładam? Nie mam zielonego pojęcia. No ale dobrze. Jedziemy dalej. Za chwileczkę mecz z ekipą z Ukrainy u siebie. Na pewno będziemy faworytem tego meczu, ale na pewno też trening nie może tak wyglądać, że tu mamy atak w tym trzecim makrocyklu. Tu musi być, tu musi być absolutnie odpoczynek. Tu musi być odpoczynek. A tutaj w środę przed meczem też odpoczynek. Nie możemy zrobić tak, że y, trenujemy, bo tutaj trzeba odpoczywać. Tak jak mówię, bez środkowego pomocnika będziemy grali jednego czy drugiego, czyli ani Timber, ani Klein nie będzie mógł zagrać, ale coś tam wymyślimy spokojnie. Nie ma co się. Nie ma co się e, stresować. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy, czy e, Milik e, dogada się z Watfordem. Zapewne się dogada. Wtedy na nasze konto wpadnie e, fajna sumka. Tam jest chyba 10 milionów euro w gotówce. Potem 10 milionów euro chyba jest na trzy... E, na trzy... Mm, na trzy raty rozłożone. Plus dochodzą jakieś tam bonusy, wydaje mi się, za... E, kolejne mecze ligowe, już nie pamiętam, ale... Ale to są dobre pieniądze Pieniądze, które pozwolą e, może Feyenoordowi zainwestować e, W jakiegoś młodego zawodnika e, Nie chciałbym tutaj jakiejś gwiazdy kupować Bo nie ma takiej potrzeby Mamy Jimeneza, e, więc wystarczy O, Klein chce zostać Szkoda, że jesteś kontuzjowany w tym momencie Wifer kontuzjowany No nie, no w tym momencie ja nie mam środka pomocy w ogóle Przecież to jest jakiś żart Timber, Wifer, Klein Trzech podstawowych Środkowych pomocników nam w tym momencie wypadło No świetnie, świetnie, fantastycznie Fantastycznie i nie wiem teraz W jaki sposób my to poskładamy Mamy Brejwika, który może grać na środku pomocy Zobaczymy, ale Powiem wam, że Że no, no pro Ajax Rapid Najgorzej, bo w, w takim momencie Naprawdę kryzysowym My potrzebujemy tych piłkarzy No a ich nie będziemy mieć, więc te kontuzje Nam się niestety Nawarstwiły, no ale trzeba sobie jakoś radzić. Jesteśmy faworytem w meczu z Dipro. No problem jest taki, że nie mamy kim grać w środku pola. Ale ja to jakoś poukładam, spokojnie. Nie, pewnie e, pewnie Braylik zagra, jak mówiłem. Hendrix, nie, nie, on się teraz bardzo przyda na pewno. Yy, tutaj mamy kontrakt, tu mamy to, dobra, lecimy dalej. Yy. No i trzeba to wygrać. No trzeba to wygrać. Nie wiem jak to zrobimy, ale jakoś to zrobić trzeba. Minik oczywiście potrzebuje i potrzebuje potrzebuje pozwolenia na pracę, bo to oczywiście zawodnik spoza Wielkiej Brytanii, ale on to dostanie, bo jest reprezentantem Polski i ostatnio grał w tych najlepszych ligach. Także na spokojnie. Tu mamy oczywiście mecze Ligi Mistrzów, one nas nie interesują. No może Anderlecht by mnie interesował, ale zapomniałem zobaczyć. Nieważne. Przewiniecie sobie, to sobie zobaczycie ten wynik, ja sobie go zobaczę po meczu, po odcinku Milik otrzymał pozwolenie, więc w tym momencie Tak, to jest 23 miliony i potem jeszcze 5 może dojść Więc tak jak mówiłem, 28 milionów Milik odchodzi do Anglii, do Watfordu Watford gra, nie wiem gdzie gra Watford, czy w Champions League, czy, czy w Premier League Zaraz sobie to zweryfikujemy Watford gra w Premier League No i jest zespołem, który prawdopodobnie spadnie Chociaż jeszcze walczą a Milik będzie miał e, Milete, Rajowicia, Hurtado i Kambela za, za rywali. Zobaczymy, czy będzie grał. Wątpię, ale skoro dali pieniądze i skoro go kupili, to fajnie. My mamy teraz budżet w wysokości około 28 milionów na nowego napastnika albo innego zawodnika. Zobaczymy. Teraz e, natomiast wybieramy skład na mecz z Dnipro. Nie wiem, jak my to poskładamy, ale jakoś trzeba. Bilo na bramce, dalej Trauner. A tu będziemy mieli na pewno Zino de Basta i ich zagra w tym meczu też Manu Silva. Nie ma innej możliwości, musimy tak to poskładać. Na prawej, stronie, na prawej stronie Hartrauda, w środku, no i teraz właśnie, w środku. Na pewno Breivik jako ten defensywny pomocnik, a tym Volante dzisiaj będzie, będzie Walemark. Będzie Walemark. To nie jest jego pozycja, ale będziesz tu chłopaku musiał sobie jakoś poradzić. To jest dość wszechstronny piłkarz, więc mam nadzieję, że da radę. Na stronie lewej Hartman i dalej to już będzie łatwiej. z Paragua i oczywiście Santiago Jimenez. No, wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Wobec problemów, które mamy, to w sumie nie wyszliśmy tutaj tak bardzo źle. Oczywiście nie jest najlepiej i nie można mówić o tym, że gramy w optymalnym składzie, ale myślę, że gramy składem, który powinien sobie spokojnie poradzić z Dnipro. Natomiast no, środek Pola jest zupełnie inny niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni e, i w sposób jaki trenujemy, no ale... Jakoś trzeba grać. No, jakoś trzeba grać. Więc oczekuję zwycięstwa. Panowie, przechodzimy do meczu. Mamy 6 punktów przewagi w lidze nad Eindhoven. Więc tamte problemy na razie odsuwamy. Możemy nawet przegrać mecz wyjazdowy z Ajaxem Amsterdam. Ja wiem, że to się może wydarzyć i biorę to pod uwagę. Ale o tym pogadamy w następnym odcinku. No, bo zaraz po tym meczu z Ajaxem mamy Rapid Wiedeń, tak? Więc też pewnie z Ajaxem zagramy składem takim nie do końca podstawowym. Bo nie dość, że kontuzje. No to jeszcze ta Liga Europy gramy Feyenoord Dnipro yy, gramy oczywiście w Rotterdamie na żółto wobec tego dzisiaj gracze z Ukrainy na czerwono-biało ekipa Feyenoordu. Svatok do Floresku. Ten do Sarapiego -y, będzie wyprowadzała akcję drużyna Dnipro. No niby Dnipro słabsze, ale wciąż pamiętamy, jak nasze mecze z ekipą Lozany wyglądały czy Slowanem Bratysława, gdzie mieliśmy potężne problemy, ale to były mecze wyjazdowe. Tu gramy u siebie jednak, więc trzeba się obudzić. Jimenez dobrze do Hartmana. Hartman atakuje lewą flanką. Hartman do Weltona Paragły Jeszcze raz Hartman Hartman na lewej stronie Paragła, zobaczmy Walemark do DeBasta Zino DeBast pod polem karnym Walemark. On nie czuje się tu najlepiej To będzie pewnie widać wielokrotnie Ale musimy tu liczyć na skrzydła Jimenez 1 do 0 Nie było spalonego absolutnie w tej sytuacji Ale tu jest gol samobójczy z Fatoka A Niech będzie i samobójczy to nie jest istotne, to w jaki sposób Jimenez naciskał na linię obrony Dnipro spowodowało, że oni sobie tą bramkę sami strzelili. No taki wynik oczywiście daje nam w tym momencie już raczej awans do playoffów. Ale to jest mało, to jest mało. Tutaj musimy jeszcze wygrać spotkanie z austriackim Rapidem, bo chcemy być w tej pierwszej połówce, tutaj wysoko, a nie na miejscu, tam nie wiem, dwudziestym na przykład, prawda? Trauner, Hartrauda. Szósta minuta meczu, no przydałaby się bramka numer dwa. Wtedy można by było znowu te zmiany zrobić w drugiej połowie i troszkę przyoszczędzić na... To jest teraz taka gra ekonomiczno... RTS-owa nam się zrobiła, bo tu musimy kombinować, jak tutaj to wszystko pozmieniać, jak tutaj zarządzać tym zmęczeniem piłkarzy. No bo mamy te kontuzje, mamy problemy, mamy ważne mecze i jakoś to wszystko trzeba. Trzeba rozsądnie porozkładać. Hartrauda w pole karne, Jimenez i 2 do 0. Brawo, to jest najlepszy możliwy w tym momencie rezultat. Na początku meczu 7 minut za nami, a my prowadzimy z Ukraińcami 2 do 0. Brawo, Feyenoord, brawo, brawo, brawo. W piłeczkę grać potrafimy, teraz to pokazujemy. No i dobrze, no tak naprawdę mamy jeden strzał oddany i dwie bramki. Jeżeli to utrzymamy do przerwy, to na pewno będziemy potem kombinowali jeszcze mocniej z tymi zmianami, no bo tak jak mówię, one Będą bardzo, bardzo potrzebne niektórym zawodnikom. Debast, dobry początek meczu, Hartrauda, dobry początek meczu i dobrze by było jeszcze jedną bramkę zdobyć. Może teraz Welton Paraguay, i obok słupka. No tam może 20 cm obok e, tego lewego słupka bramki, Kina Rejkina, piłka przeleciała, natomiast wynik się nie zmienia. Mamy cały czas dwubramkowe prowadzenie, co nam w zupełności wystarcza. No miejsce 20 nam nie wystarcza. Chcielibyśmy coś lepszego Chcielibyśmy tych punktów mieć 14 Oczywiście nie ma mowy już o pierwszej ósemce Ale jak najbardziej jest mowa o tym, żeby zająć miejsce 9-16 9, yy, 9 16. Tak, to się może udać, ja myślę Sztęks, tylko trzeba wygrać z Rapidem Sztęks I jeszcze tutaj utrzymać wynik tego meczu Najlepiej go podnieść Jimenez, Jimenez pod pole karne Mamy Hartraudę, mamy Walemarka Ale za pola karnego strzał No i nad poprzeczką 20 minuta tego spotkania rozpoczyna bramkarz przyjezdnych, jest tam Welton Paragua, mamy Sfatoka, Sfatok do Sarapiego, ten będzie zagrywał pewnie do przodu, czy jednak wycofa, jednak na bok, Krawec, nie możemy tu pozwolić na to, żeby Dnipro było w stanie uwierzyć w to, że może zdobywać gole na Dekuip, tutaj po prostu nie może wpaść bramka kontaktowa, no i tyle, w ogóle nie może wpaść bramka dla Dnipro, uwaga, Jimenez, nie, Odciął go swatok. Tym razem błędu nie popełnił, ale mamy kolejną akcję. Hartman! Hartman i to musi być bramka! Jest! Jest Welton Paragua 3 do 0. Także jest już po meczu w tym momencie. Dziękuję serdecznie naszym zawodnikom, że wznieśli się na wyżyny w tych pierwszych 20 minutach. Praktycznie każda akcja Feyenoordu to jest akcja bramkowa. No i w tym momencie też bardzo ważna jest ta różnica bramek, prawda? Bo tutaj może być tak i prawdopodobnie będzie tak, że wiele drużyn będzie miało tyle samo punktów. Tego się po 8 kolejkach w tak dużej stawce nie da uniknąć. Matematyka, więc tak, tak, ta różnica bramek dobrze by było, żeby ona była wysoka, chociaż widzę, że tu Bazylea, Atalanta, Manchester United, no one mają bardzo wysoki ten współczynnik różnicy bramek, także zobaczymy, ale, ale 3-0 to już jest bardzo, bardzo dobry rezultat. Musimy teraz wszystko robić, żeby na spokojnie sobie to spotkanie kontynuować, żeby tu żadnej niespodzianki nie było, żeby nic nie zepsuć, żeby trzymać ten wynik Bravik, wiemy, jaką on ma potężną tą... Nogę, jak on potrafi uderzyć z dystansu, a to jest w ogóle, to jest zawodnik, który nominalnie nie miał być e, zawodnikiem podstawowym. Oczywiście wskoczył do składu, bo tam był kontuzjowany. E, kontuzjowany pan e, Hanczko, dawno nie grał, zapomniałem nazwiska. On też niedługo wraca, na szczęście. No jak tylko nam ci zawodnicy wrócą po kontuzjach, to Feyenoord będzie piekielnie mocnym zespołem. Nawet mam nadzieję w lidze Europy. Natomiast, no, yy, te kontuzy nam tutaj troszeczkę popsuły. Ale radzimy sobie, jak widać. Brejwik, no, to będzie szansa na kolejnego gola, ale obok bramki. Nie, to kina rejkin obronił ten strzał. No to brawo dla bramkarza Dnipro, bo naprawdę to było bardzo mocne uderzenie. I ledwo, ledwo obronił golkiper. Jeszcze piłka w pole karne, ale kina rejkin po raz kolejny dobrze się spisuje. No, on nie ma wysokiej noty, bo cztery celne strzały, a trzy przepuścił. No jedna bramka samobójcza oczywiście. Wobec tego on nie może mieć wysokiej oceny, no ale uratował tu zespół raz po strzale Breivika. 45 minuta zbliża się bardzo szybko, będziemy kończyli e, tą pierwszą połowę, no dobrą dla Feyenoordu, bardzo skuteczną, e, co należy podkreślić i najważniejsze, że prawdopodobnie e, ta pierwsza połowa zbliża nas do trzech punktów bardzo istotnych, bo już takich, które pozwolą nam uniknąć kompromitacji w lidze Europy. A taką kompromitacją byłoby na pewno wypadnięcie poza 1/8, jedną 16 jedną Więc jest dobrze. Tu jeszcze patrzę tabelę, czy coś się złego może. No nie, no musielibyśmy yy, przegrać z Rapidem 6-0, żeby wypaść poza pierwszą 24. No ale musi być ta pierwsza 16. Musimy z Rapidem wygrać. Musimy z Rapidem wygrać. Po prostu mecz i tyle. 47. Minuta meczu, oczywiście około minuty 60. Będziemy robić zmiany. Jakiekolwiek by one nie miały być, jak bardzo one miały być chaotyczne i na jakichkolwiek pozycjach, to nie ma to znaczenia absolutnie żadnego. Znaczenie ma to, że my musimy teraz organizować zespół tak, żeby on był w stanie jeszcze zagrać nam mecz z Ajaxem i Rapidem Wiedeń e, w kolejnych dniach i żeby tam były jakieś poprawne wyniki. Znaczy, wiem, że z Ajaxem przegramy. Znaczy, tak mi się wydaje, bo, bo zagramy raczej w dziwnym ustawieniu. Natomiast Rapid Wiedeń to już musi być zwycięstwo. To jakby no, porażkę z Ajaxem ja zamienię z zamkniętymi oczami na, na zwycięstwo z Rapidem Wiedeń. Dobrze, że w lidze byliśmy sobie w stanie wypracować tak dużą przewagę nad Eindhoven, bo ona jest duża, to jest 6 punktów, to jest bardzo dużo. To nam daje komfort, odpoczynek, oddech. I to jest fantastyczna. Oj, tutaj będzie chyba czerwona kartka, tylko żeby nie było kontuzji. Zabiłbym tego kochuta, gdyby mi zrobił kontuzję Paragły. Chyba nie będzie kontuzji, bo widzę, że Paragua się trzyma. Ale gramy już z przewagą jednego zawodnika, więc nie czekam na, na, na nie wiem co, tylko robię zmiany. Za Brejwika wejdzie Zekiel, e, Hendrix za Debasta. E, z takich zawodników tutaj Leo Sauer może wejść. E, na prawą stronę możemy sobie wprowadzić Lukę Iwanusecha. Zostawimy sobie jedną zmianę, bo wiecie, jak to jest. Wiecie, jak to jest. E, tutaj znowu, ale oni też grają w dziesiątkę. To jakbyśmy mieli jakąś kontuzję 2 twu odpukać też, to gralibyśmy 10 na 10, na razie mamy przewagę jednego zawodnika oglądamy dzisiaj już drugą czerwoną kartkę jedną dla nordów w poprzednim meczu, teraz mamy dla naszego rywala a do końca meczu pół godzinki, już na spokojnie panowie już tutaj nie trzeba jakoś mocno się się, że tak powiem wysilać, tylko utrzymać wynik spokojnie go doprowadzić do końca, nie stracić gola Wasyl Krawec, mamy 3 do 1, to nie powinno zmienić wyniku absolutnie, wszak gramy z przewagą jednego zawodnika, ale kto wie, no szkoda tej bramki straconej, bo jak mówiłem ta różnica bramek, yy, ona może tu sporo zrobić, może teraz Walemarka, jojojojojoj, znowu Kinajrekin tu się popisał, obroną przy rzucie wolnym, wcześniej Breivik, którego już na boisku nie ma oczywiście, bo on sobie odpoczywa, no a teraz Walemark, uwaga, jest tam piłka wybita, Mamy tą jeszcze jedną zmianę i ja się zastanawiam, kogo my byśmy chcieli wprowadzić. Mamy Milambo, tego Milambo może wprowadzimy, albo Krajwelda za Walemarka. No i tyle. Pięć zmian zrobionych. Nasz skład wygląda w tym momencie tak, że nigdy chyba więcej tak nie będzie wyglądał. To jest po prostu. Yy, jedna wielka yy, jeden wielki chaos, jeżeli chodzi o naszą pierwszą jedenastkę. Niewielu zawodników w ogóle gra na swoich pozycjach. No ale to nie jest teraz najważniejsze, to, to, to jakby liczymy teraz bardzo na ich wszechstronność, że oni sobie poradzą, że, że utrzymają ten wynik, że zagrają przyzwoitą piłkę, a może nawet zdobędą gola numer 4 w tym meczu. Trauner, dobrze do Sauer'a, Sauer do Krajwelda, może strzelać teraz, jest rykoszet, ale znowu no bronił to. Był taki troszkę chyba zdezorientowany, bo ta piłka się odbiła od jednego z jego kolegów stojących w defensywie, ale najważniejsze jest to, że że e, obronił. Dla niego jest to ważne, dla mnie, e, ja bym wolał, żeby bramka wpadła, no ale niestety tego gola nie ma. 20 minut do końca, panowie, trzymajmy ten wynik, wygrajmy z Rapidem, a wszystko będzie w porządku. Ivanusecz, znowu po głowie jednego z zawodników stojących w murze, e, ta piłka wychodzi na kolejny corner, jest duża przewaga Feyenoordu w tym meczu, e, jest ona udokumentowana trzema golami i to jest najważniejsze. I e, to jest najważniejsze. Rapid Wiedeń wydaje mi się, że nie jest zespołem... Du dużo mocniejszym niż chociaż na miejscu 11 e, i byśmy ich przeskoczyli, gdybyśmy z nimi wygrali, ale chyba on nie jest takim zespołem dużo mocniejszym niż Dnipro. Na pewno jest słabszy niż Feynord i na szczęście mamy ich u siebie, bo na wyjeździe to bym się bał. Ale ważne jest, że w Kijowie wygraliśmy z Dynamo, e, że z Dnipro wygramy prawdopodobnie i że musimy wygrać z Rapidem i to wszystko będzie ok. Sauer! I znowu ten Kinarejkin. No, zbiera, zbiera tutaj tą ocenę 6,5 już ma. Coraz więcej tych obronionych strzałów, coraz my więcej marnujemy tych sytuacji, no ale najważniejsze jest to, że Dnipro nie dochodzi do, do, do sytuacji bramkowych, prawda, że jednak kontrolujemy przebieg tego meczu, mimo tej bramki jednej Wasyla to, yy, to, to to jakoś tam się trzymamy, jakoś tam się trzymamy. Ten 28-letni piłkarz zdobył gola. Natomiast tak, Dnipro oczywiście odpada już z Ligi Europy. My, my raczej awansujemy. Tylko teraz pytanie, z którego miejsca? Znowu broniki na Rejkin. Mówię raczej awansujemy, bo jak mówię, no nie ma opcji, żeby... Chociaż Alkmaar jeszcze ma, oni mają minus jeden. No, mogłoby się tak poskładać tutaj, żebyśmy... Gdybyśmy z Rapidem w jeden przegrali wysoko u siebie, albo w ogóle przegrali, no to jest jakaś tam szansa, że odpadniemy. No ale oczywiście nie dopuszczamy takiej możliwości Sauer i znowu strzał zablokowany No ma ochotę Słowak zdobyć swojego gola Widzę Europy Feyenoord na miejscu 20, do miejsca 16 brakuje nam punkt I wygrana z Rapidem Wiedeń jest gol Traunera, brawo Wygrana z Rapidem Wiedeń daje nam na pewno Wskoczymy do tej Pierwszej ósemki z playoffów Także no Byłoby fajnie, dobra, mamy gola, to jest ważne Bo to rośnie nam różnica bramek Mamy już ich, dwa tu powinno być chyba Nieważne, to się wszystko zrobi W każdym razie jest 19. miejsce Feyenoordu Trzy oczka nam brakują tutaj do miejsca 16 W sensie trzy pozycje, ale jedno oczko Jeżeli chodzi o punkty Ok, powolutku zamykamy ten mecz, dziwny mecz Bardzo dziwny mecz W kontekście składu oczywiście naszego Strasznie pomieszanego, strasznie dziwnego Ale takiego, który daje nam zwycięstwo I to jest najważniejsze Piwarski jednak zna swoich zawodników, co by nie mówić I potrafi sobie to poukładać tak, żeby było Dobrze, okej, okay. końcóweczka, nie wiemy yy, kto sędziuje, więc nie wiem kto doliczył te 4 minuty. Dziwne to jest strasznie, że w Europie nie ma tych nazwisk, nie wiem czy to jest obostrzone licencjami, bez sensu, bo przecież jest licencja na europejskie puchary dla FMA, więc nie wiem z czego to wynika. Zaiste. No ale najważniejsze jest to, że dzisiaj bardzo dobry odcinek, tak? W dziewiątkę remisujemy z silnym viteza na wyjeździe 0-0 i najważniejsze, że wygrywamy z Dni Pro 4 do 1. Zapraszam Was jeszcze dzisiaj na kolejny odcinek, gdzie zagramy mecz wyjazdowy z Ajaxem. No nie mamy tu wielkich oczekiwań i dopuszczamy porażkę, ale potem bardzo ważny mecz z Rapidem u siebie. To oczywiście już w ramach w ramach Ligi Europy Lukas, Dinis, Lima. Dobra, nieważne, Szpir, to są zawodnicy, którzy odchodzą z Feyenoordu. No a my jakoś to będziemy musieli przed meczem z Ajaxem poukładać tak, żeby było dobrze. Ale tu 4 dni na szczęście trzy, Powiem wam tak, 3 a 4 dni To jest piekielnie duża różnica Bo 3 dni Nie dają odpoczynku, a 4 Już tak, więc powinno być Powinno być ok, o tu mam obserwacje jeszcze Pokończone yy, Zawodników yy, Chyba napastników, a nie, zawodników z Barca Residencji z USA Bo tu liczyłem na to, że yy, To jest jakaś dobra szkółka, ale jak widać nie jest a, no, kiepsko, kiepsko, dobra. Nie będę przedłużał. Do Ajaxu wrócimy yy, za kilka godzin w następnym odcinku. Ja Wam serdecznie dziękuję za ten. Pozdrawiam, dużo zdrówka. Trzymajcie się. Cześć.